Hej, hej, cześć, witajcie drodzy Linuxiarze. Ten Zorin bardzo ładnie nam tutaj chodził, ale próbowałem zainstalować czy wgrać na USB tą najnowszą wersję Simple Easy OS. I próbowałem w ten sposób, że z tym bez, jako restore, ale image restore z tego to nie to, tutaj gdzieś powinniśmy to mieć, powiedzmy, że to jest to tutaj ISO easy ten, ale próbowałem go tak po prostu image restore bez rozpakowywania. To nie zadziałało. Także spróbujemy tak open new window i ten extract to. Niech będzie to home gdzieś tu. Co? No, kopiuję go sobie. I teraz tutaj mamy jeszcze inny gwizdek taki. Extracted, dobra. Tutaj sobie otworzymy disks. I tu mamy taki. Da się go jakoś tu. Format create partition image. Spróbujemy to restore partition image. No i teraz to. I image open. Start restoring. To write image to device. Then restore. To mu chwilę zajmie, 8 minut, 7 minut, 6 minut, 5 minut, no, rozpędza się. To było tak, że ja tutaj w zasadzie zrobiłem restore tego obrazu. Ale bez rozpakowywania po prostu cały GZ. Teoretycznie to można tak zrobić przez chyba DD albo w jakiś tam inny sposób. Tutaj to nie zadziałało. Także zobaczymy, czy ten sposób nam zadziała. Ten easy wcześniej tam sobie posprawdzałem te sumy kontrolne i zgadzają się, także z tym nie ma problemu. Zrobimy przerwę, bo co tutaj czekać. Powinien nam tutaj pauzę zrobić. Tym razem uruchomiłem tego Zorina ze sterownikami Nvidia.
Tak, szczerze mówiąc, nie widzę specjalnie różnicy, tak na pierwszy rzut oka. Tak samo wydaje się, wygląda. No ale kto wie, może jest lepszy. To pauza. Że to zrobił. 7 tutaj tych. System partition taka, free space. Fajnie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Co to jest? Easy OS, tu tutaj jest. Pokazuje, że jest niby pusty, ale przekonamy się. No cóż, na razie tyle. Spotkamy się później. Hej.